Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Jordi Alba podpisał nowy kontrakt. Sergio Ramos przeprowadził wywiad z samym sobą. Zidane za Solariego, czyli wielki powrót na Santiago Bernabeu. Kolejne kłopoty podatkowe Neymara. Jerzy Brzęczek ogłosił powołania do kadry. Piłkarz przynajmarzył bardziej niż Neymar. A na końcu przegląd Twittera. Dzięki wielkie za waszą aktywność, za wszystkie komentarze, za łapki w górę. Między innymi z tego powodu mamy razem z kanałem Obstawiamy konkurs, w którym do wygrania będą słuchawki pewnego klubu, ale to wszystko na końcu filmu, a teraz życzę miłego oglądania. W poprzednim materiale informowaliśmy o przygotowaniach działaczy FC Barcelony do zaproponowania nowej umowy Lionelowi Messiemu. Nie jest to jedyny piłkarz, nad którego umową pracowała Duma Katalonii. Światowe media obiegła wiadomość o podpisaniu nowego kontraktu przez Jordiego Albę. Nowa umowa Hiszpana ma obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku, a więc dokument będzie obowiązywał przez najbliższe 5 lat. Klauzula odstępnego za 29-latka wynosi około 500 milionów euro, co skutecznie powinno odstraszyć potencjalnych kupców. Wielokrotnie w naszych materiałach to podkreślałem, ale przypomnę jeszcze raz. W Hiszpanii każdy kontrakt musi mieć zawartą sumę odstępnego, czyli tak zwaną klauzulę. Co ciekawe, temat nowej umowy Jordiego Alby był już wywoływany w poprzednim sezonie, jednak wtedy jego menadżerowi oraz władzom klubu nie udało się dojść do porozumienia. Hiszpan jest bardzo ważnym piłkarzem w kadrze FC Barcelony. Jest jej podstawowym zawodnikiem. Do Dumy Katalonii Jordi trafił w 2012 roku z Walencji. Do tej pory w barwach Blaugrany wystąpił w 284 meczach, zdobył 14 bramek i zanotował 54 asysty. Ciekawostka. Sebastian Haller jest autorem najszybszego dubletu w tym sezonie Bundesligi. W miniony poniedziałek w ligowym meczu Eintrachtu Frankfurt z Fortuną Düsseldorf Francuz potrzebował zaledwie 143 sekund do zdobycia dwóch bramek. Real Madryt w tydzień przegrał wszystko co możliwe. Odpadł z Pucharu Króla oraz Champions League. W rozgrywkach La Ligi królewscy zachowują jedynie matematyczne szanse. Czarę goryczy przelała porażka Realu w Lidze Mistrzów przeciwko Ajaxowi Amsterdam. Jednym z winowajców tej porażki uznawany jest Sergio Ramos, który specjalnie załatwił sobie zawieszenie, aby wykartkować się na ćwierćfinał. Po zwycięskim meczu ligowym przeciwko Realowi Valladolid, Hiszpan postanowił przeprowadzić wywiad z samym sobą. Ramos czytał pytania, a następnie na nie odpowiadał. Oto kilka z nich. Czy żółta kartka w Amsterdamie była błędem? Absolutnie był to błąd i obarczam się winą w 200%. Dlaczego nagrałeś dokument? Podjęto pewne zobowiązania i nie sądziłem, że mecz pójdzie w tę stronę. Czy kłóciłeś się z prezydentem w szatni? Problemy szatni są omawiane i rozwiązywane w szatni. Nie ma żadnego problemu. Czy zwracałeś się do swoich kolegów z drużyny i krytykowałeś ich? Zawsze rozmawiamy i motywujemy się nawzajem w szatni. Zawsze w konstruktywny sposób. Czy miałeś konfrontację z Marcelo? Na każdym treningu ścieramy się. To część pracy pod presją. Ale to tylko anegdota, tak jak wiele innych, które dzieją się każdego dnia. Marcelo jest dla mnie jak brat. Ciekawostka. Łukasz Piszczek w jednej z niemieckich telewizji podał jego zdaniem najlepszą jedenastkę w historii Borussii Dortmund. Znaleźli się tam m.in. Mats Hummels, Jakub Błaszczykowski czy Roman Weidelfeller. Co ciekawe, zabrakło miejsca dla Roberta Lewandowskiego. Piszczek w swoim Dream Teamie w linii ataku umieścił Marco Reusa oraz Karla Heinza Riedle. Zarząd Realu Madryt, który zebrał się w poniedziałek 11 marca, zdecydował się rozwiązać kontrakt, jaki łączył Santiago Solariego z klubem jako trenera pierwszej ekipy. Jednocześnie Real Madryt zaoferował mu pozostanie w klubie na innym stanowisku. Real Madryt dziękuje za pracę wykonaną przez Santiago Solariego oraz za jego zaangażowanie i lojalność, jakie zawsze pokazywał w miejscu, które jest jego domem. Takimi słowami zaczął się oficjalny komunikat Realu Madryt dotyczący obecnej sytuacji w klubie. Po kompromitujących wynikach w La Lidze, Pucharze Króla i Champions League Florentino Perez nie wytrzymał i postanowił wykonać radykalne kroki. Ogólne statystyki argentyńskiego szkoleniowca nie są tragiczne. 22 zwycięstwa, 2 remisy i 8 porażek. Pomimo tak przyzwoitego bilansu, Solari jest jednym z najgorszych trenerów Realu w historii, ponieważ przegrał on w sumie 42,86% spotkań rozgrywanych na Santiago Bernabeu, i pod tym względem jest najgorszy w historii królewskich. Jeszcze niedawno w takich słowach wypowiadał się o Solarim Karim Benzema. Mam nadzieję, że Solari zostanie w Realu do końca sezonu, ale to już kwestia decyzji klubu. Nie chcę o tym dyskutować.
W każdym razie my, piłkarze, stoimy za trenerem. Gdyby było inaczej, nie zagralibyśmy tak dobrego meczu z Realem Valladolid. Po co teraz zmieniać trenera? Jak się okazało, słowa francuskiego napastnika na nic się zdały. W dalszej części komunikatu możemy przeczytać. Zarząd zdecydował także o powołaniu Zinedine Zidana na stanowisko nowego trenera Realu Madryt z jego natychmiastowym przyjściem do zespołu na pozostałą część tego sezonu oraz na kolejne 3 lata do 30 czerwca 2022 roku. Prezes Realu Madryt spotka się w poniedziałek razem z Zinedinem Zidanem z dziennikarzami o godzinie 20 w sali prasowej na stadionie Santiago Bernabeu. Jeden z największych powrotów w historii stał się faktem. Człowiek, który dokonał rzeczy historycznej 3-krotnie z rzędu wygrywając Champions League, wraca na stare śmieci. Jego rozłąka z ekipą królewskich trwała zaledwie 284 dni. Powrót Zidana na ławkę trenerską oznacza wielkie transfery latem. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze transferowe doniesienia z Madrytu. Jak myślicie, po kogo w pierwszej kolejności sięgnie Zinedine Zidane? Czekamy na wasze opinie w komentarzach. Neymar na drugie powinien mieć pech. Najpierw Brazylijczykowi przyplątał się poważny uraz, który wykluczył go z najważniejszego dwumeczu sezonu. Chodzi oczywiście o starcie z Manchesterem United w ramach Champions League. Potem przyszło odpadnięcie z Ligi Mistrzów i tak naprawdę powtórka z rozrywki. Kolejny sezon bez upragnionego tytułu, który mógł przybliżyć Neymara do upragnionej złotej piłki. Media donoszą o jego kolejnych problemach. Tym razem chodzi o kwestie podatkowe. Według ich doniesień Urząd Skarbowy w Hiszpanii sprawdza, czy piłkarz zapłacił podatek za premię przyznaną za przedłużenie kontraktu z FC Barceloną. Ponadto weryfikacji ma zostać poddany jego transfer do PSG. Urząd Skarbowy chce sprawdzić, czy transakcja została poprawnie rozliczona. To nie pierwsze kłopoty Neymara z hiszpańską skarbówką. Wcześniej w barwach Dumy Katalonii Brazylijczyk miał problem z zaległym podatkiem, który ostatecznie został uiszczony w postaci 2 milionów euro. Ciekawostka. W meczu Sparty Pragi z Wiktorią Pilsno doszło do tragicznego incydentu. Kibic z Pilsna strzelając rakietnicą trafił w kibickę Sparty Pragi. Napastnikowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 21 marca 2019 roku rozegramy swój pierwszy mecz eliminacyjny do Euro 2020. Wczoraj poznaliśmy listę powołanych na pierwsze w tym roku zgrupowanie kadry. Znalazło się na niej kilka nowych twarzy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na reprezentantów powołanych z kadry U21. Chodzi o Roberta Gumnego z Lecha Poznań, Szymona Żurkowskiego z Górnika Zabrze oraz o Dawida Kownackiego z Fortuny Düsseldorf. O ile Kownaś zdążył już zadebiutować w kadrze, a nawet pojechać na Mistrzostwa Świata, o tyle dla Roberta i Szymona jest to nowe doświadczenie. Do kadry po krótkiej przerwie wraca Karol Linetti, który we włoskiej Sampdorii gra wszystko od deski do deski, zbierając bardzo przyzwoite noty. Po dłuższym rozstaniu z kadrą wraca również piłkarz tureckiego Ankara Gucu, Michał Pazdan. Pod wodzą byłego piłkarza Legii Warszawa nowy klub Pazdana spisuje się rewelacyjnie, co nie umknęło uwadze Jerzego Brzęczka. Reszty powołań można było się spodziewać. Dziwić może Arkadiusz Reca, który praktycznie nie gra w Atalancie Bergamo. Co prawda Polak wystąpił w 3 spotkaniach, jednak były to tylko kilkunastominutowe końcówki. Być może lepszym wyborem byłby Jaroszyński z Chievo Verona. Kogo wam brakuje na liście powołanych, a kogo nie powinien powoływać Jerzy Brzęczek? Czekamy na wasze opinie w komentarzach. Ciekawostka. Według The Telegraph krótko przed oficjalnym ogłoszeniem powrotu Zidana do Realu Madryt, królewscy złożyli Chelsea pierwsze zapytanie w sprawie Edena Hazarda. Belk nie daje klubowi nadziei na podpisanie nowego kontraktu i prawdopodobnie poprosi o transfer. Każdy pamięta Mistrzostwa Świata w Rosji i tarzającego się Neymara. Brazylijczyk stał się memem, który jest rozpoznawalny na całym świecie. Kult piłkarza Paris Saint-Germain jest wciąż żywy. Zobaczcie sami, jak piłkarz na załączonym materiale wideo przynajmarzył lepiej od samego Neymara. Uczeń przerósł mistrza. Czas na przegląd Twittera. Zidane odchodzi kiedy chce, wraca kiedy chce, a najbardziej utytułowany klub świata jest na każde jego skinienie. Posągowa postać, kanon elegancji i klasy. Nie życzę mu powodzenia, ale nie życzę mu źle, jak na przykład Mourinho. Oglądam prezentację Zidana. Ten facet to chodząca charyzma i elegancja. Może opowiadać największe banały, ale u niego to wszystko po prostu porządnie brzmi. I sądzę, że piłkarze też to kupują. Mam nadzieję, że Solari znajdzie godną mu posadę, bo tak jak Benitezowi byłem wdzięczny za Lukasa i Kovacicia, tak Santiemu za zaufanie Viniemu, Fede, Llorente i Reguilonowi.
Poza tym wydaje się być naprawdę w porządku. Zdążyłem go polubić. Okej, przechodząc do konkursu, do wygrania są takie słuchawki Olympique Marsylii. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Zostawić kciuka w górę pod tym filmem, zostawić suba na kanale Ostatni Gwizdek. A teraz druga część, wbić na film, który pojawia się Wam tutaj w karcie oraz na końcu filmu będzie. I pod tamtym filmem zostawić suba, łapkę w górę oraz napisać komentarz z pomysłem na kolejną cieszynkę Mario Balotelliego. Najciekawszy komentarz wygrywa. Wyników możecie spodziewać się na kanale Obstawiamy, tam ich szukajcie. A jeżeli chodzi o wyniki z konkursu o fotel, w tym tygodniu na moim Instagramie, także śledźcie uważnie, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.